Wczoraj ogłoszono kolejne roszady, tym razem w mam talent. To już pewne Małgorzata Foremniak i Jan Kliment nie zasiądą po raz kolejny na jurorskich fotelach. Wiadomo, że zastąpią ich Marcin Prokopi i Julia Wieniawa. Na swoim Instagramie opublikował zdjęcia z przeszłości, gdy pojawiała się na antenie TVN. -u. Scena była zawsze moim miejscem i jestem niesamowicie wdzięczna wszystkim osobom, które zawsze we mnie wierzyły i dały mi szansę realizować marzenia. Cieszę się. Że teraz to ja będę miała możliwość dać szansę komuś z marzeniami, napisała aktorka. W show, biznesie wiele się mówi o nowej roli Wieniawy. Fani są podzieleni, jedni uważają, że to bardzo dobra decyzja, inni zaś nie mają złudzeń i mówią wprost o porażce. Wesprzeć młodą celebritkę postanowiła tym razem jej niedoszła teściowa, Małgorzata Ostrowska, Królikowska. Przypomnijmy. Że Julia spotykała się z Antkiem w latach 2016 18. Dwójce nie udało się stworzyć trwałego związku Wieniawa wpadła w ramiona Nikodema Rozbickiego Ostrowska, Królikowska mocno kibicuje Wieniawie Juleczka ma wielki potencjał Fantastycznie, że się rozwija i idzie do przodu Młoda dziewczynka, bardzo zdolna, z potencjałem nawet na karierę w stylu Edyty Górniak Aktorka obserwuje Julię w mediach społecznościowych i to tam zdecydowała się odezwać. Brawo, napisała Ostrowska i dodała emotkę z dwoma sercami. Komentarz polubiła sama zainteresowana. Co ciekawe, również Wieniawa Czule wypowiada się o matce Antka. Słuchajcie, ja się bardzo lubię. Kontakt rzadki, ale bardzo miłe mamy. Mówiła jakiś czas temu dziennikarzowi faktu. Zobacz także.